przede wszystkim chciałem Państwa powitać i bardzo podziękować organizatorom za zaproszenie i Państwu również podziękować za to, że zechcieliście poświęcić swój czas i tutaj przyjść, żeby posłuchać moich rozważań i mam nadzieję w drugiej części podyskutować ze mną, zadać pytania, ale również powiedzieć, no, jeśli uznacie, że nie mam racji i w jakich aspektach się mylę. Więc mam nadzieję, że to nie będzie tylko kwestia tego, że przychodzę i mówię, ale również, że daj Panie Boże, żeby było tak, że ja się również czegoś nauczę dzięki temu spotkaniu. Mam nadzieję, że tak będzie. I proszę Państwa, czy mamy prawo wychowywać? Można by było sobie powiedzieć, że no cóż za pytanie, tak? Cóż za pytanie, czy to nie jest pytanie banalne lub takie prowokacyjne. No, no przecież tak jak tu było mówione, na wychowaniu się wszyscy znają, to wychowanie właściwie się dzieje cały czas. A ja pytam, czy mamy prawo wychowywać? I proszę Państwa, zacznę od takiej myśli. Już jakiś czas, kilkadziesiąt lat temu, Karl Jaspers powiedział coś takiego, mianowicie, no bo ja zajmuję się, przepraszam, bo to powinienem powiedzieć wcześniej, zajmuję się teoretycznymi podstawami pedagogiki, teoretycznymi podstawami wychowania, szczególnie z uwzględnieniem tego aspektu filozoficznego i jeśli chodzi o filozofię, to filozofia polityki i etyka. Czyli w tym obszarze będziemy się tutaj dzisiaj obracać, czyli filozoficzne podstawy pedagogiki, fundamenty, można powiedzieć. Więc uprzedzam, że nie będzie o psychologii, czy nie będę mówił, czy nie będę podawał praktycznych wskazówek wychowawczych. No. Raczej będziemy zastanawiać się nad podstawami wychowania. I właśnie to pytanie, które dzisiaj może wydawać się banalne, no, czy my mamy prawo wychowywać, tak? Ono jeszcze do niedawna takim by było. Właściwie nie kwestionowano naszego prawa do wychowywania. Sądzę, że dzisiaj coraz częściej zaczynamy na poważnie zastanawiać się, czy mamy prawo wychowywać. I teraz się pojawi ten Jaspers, o którym już przed chwilą wspomniałem, który kilkadziesiąt lat temu już powiedział, proszę Państwa, coś takiego. Jeszcze nigdy osobiste zaangażowanie nauczycieli, wychowawców nie było tak duże jak w czasach współczesnych, a jednocześnie rezultaty nie były tak, można powiedzieć, mizerne. No więc co takiego się dzieje, że staramy się, a jakoś tak nam słabo wychodzi? Jedną z odpowiedzi, od razu powiem taką, z którą ja się nie zgadzam, jest przekonanie, że widocznie jeszcze za mało się staramy, że może trzeba nauczycieli jeszcze bardziej motywować. No, jedni powiedzą lepiej im płacić, drudzy powiedzą nie, lepiej płacić, tylko ich tam bardziej podkręcać im śrubę, żeby się bardziej starali, może znieść kartę nauczyciela lub coś takiego. Czyli jeszcze bardziej motywować nauczycieli, tak? Bo się za mało staramy. To jest, proszę Państwa, trochę takie myślenie, jak jakiś czas temu, kilka lat temu, pewnie Państwo również pamiętacie, w mediach, ale również wśród takich komentatorów, wśród ekonomistów pojawiało się takie przekonanie, że Polacy zbyt mało pracują, tak? Były takie powszechne narzekania, no znowu długi weekend, przecież jak my chcemy, żeby był w kraju lepiej, żeby gospodarka się lepiej rozwijała, nie powinno być tyle dni wolnych. A w pewnym momencie ktoś policzył i okazało się, że wręcz przeciwnie. Polacy, jeśli chodzi o narody europejskie, pracują bardzo dużo. Właściwie już więcej pracować nie możemy. Możemy pracować mądrzej, ale więcej już nie. I sądzę, że również jeśli chodzi o wychowanie, zaczynamy dochodzić właśnie do takiej sytuacji, że nie tyle, żebyśmy jeszcze bardziej się starali, bo być może już się nie da więcej.
tylko być może musimy mądrzej pracować i mądrzej wychowywać. Ale mądrzej wychowywać to co to znaczy? Przede wszystkim powinniśmy skupić się na celach. I takie jest moje tutaj moja teza, którą Państwu zaprezentuję. Mianowicie problemem współczesnej edukacji i współczesnego wychowania jest przecenianie środków. Czyli mówiąc inaczej, my skupiamy się na praktycznych umiejętnościach, na wszelkiego rodzaju środkach, które służyć mają wychowaniu, służyć mają edukacji. To są zarówno takie środki materialne, jak również wiedza, jak również odkrycia różne psychologiczne i tak dalej. Czyli my przede wszystkim skupiamy się na pytaniu, jak wychować, jakich środków użyć, jakie środki będą najskuteczniejsze. I odnosimy duże sukcesy, jeśli chodzi o to. Ale skoro mimo wszystko mamy problemy z wychowaniem, to być może intensyfikowanie działań w tym kierunku nie zwiększy, można powiedzieć, naszych skutków wychowawczych. No. Być może, proszę Państwa, należałoby przede wszystkim zapytać się o cele wychowania. Czyli nie jak wychowywać, ale po co wychowywać i w jakim kierunku. Proszę Państwa, rozmawiałem przed chwilą również tutaj z panem, który jest praktykiem wychowania i powiedział mi coś podobnego, tak, co również słyszę od studentów. Studenci, gdy przychodzą na nasz wydział pedagogiczny, to przede wszystkim jakiej wiedzy oczekują? Wiedzy praktycznej. Czyli co by chcieli dostać? Właśnie by chcieli otrzymać te różne wskazówki, różne psychotechniki, socjotechniki, różne takie, przepraszam za określenie, wręcz sztuczki, które będą czymś użytecznym, które pozwolą nam, które odpowiadają na pytanie właśnie, jak wychowywać. Znacznie bardziej niedoceniana jest kwestia, kogo my tak naprawdę chcemy wychować. Kogo? Czyli cele. My, mówię my również jako pedagodzy, chociaż wśród teoretyków może nie jest ten problem największy, no, samo to, że ja o tym jednak tu mówię, ale wychowawcy skupiają się na środkach, uważają, że same środki wystarczą. Dlaczego nie doceniamy wartości właśnie tego pytania o cele? Bo to jest pytanie, proszę Państwa, niebezpieczne, ale jednocześnie konieczne w edukacji. Bo to jest pytanie, na które sobie musimy odpowiedzieć. Kogo my tak naprawdę chcemy wychować? Uciekamy bardzo często od tego pytania. W jaki sposób? Mówiąc na przykład, w wychowaniu chodzi o wszechstronny rozwój. Ale to nic nie znaczy, proszę Państwa. To nic nie znaczy, bo to może znaczyć wszystko lub nic, cokolwiek kto chce. Bo zaraz musi się pojawić wtedy pytanie, ale jaki rozwój? Jaki rozwój? I wtedy wraz z tym mamy przed sobą dylemat, który odsyła nas do fundamentalnych pytań filozoficznych, mianowicie o istotę człowieczeństwa. Co jest istotą człowieczeństwa? Jaki człowiek ma być? Jaki chcemy, żeby był? Proszę Państwa, ja wiem, że to brzmi tak bardzo abstrakcyjnie, to co ja teraz mówię, ale najprostszy przykład. Dziecko, własne mam dziecko, które jest uzdolnione w różnych dziedzinach. Z jednej strony, jeśli chodzi o jakąś tam to co Anglicy science nazywają, tak, czyli te matematyczno-przyrodnicze, a z drugiej strony śpiewa też. Proszę Państwa, nie można mieć ciastka i zjeść go, czyli nie możemy wszystkiego w wychowaniu uwzględnić. Musimy selekcjonować treści edukacyjne, ale to są zawsze wybory filozoficzne. Proszę Państwa, to czy my 5 godzin poświęcimy na naukę języka, a 2 na historii lub odwrotnie, to jest to pewnego rodzaju wybór filozoficzny, za którym stoi co? Pewna wizja człowieczeństwa.
Wizja tego, jaki człowiek powinien być. Ale tu się pojawia problem, bo jednocześnie można powiedzieć, klimat czasów, w których my żyjemy, współczesna kultura zachodnia, jak najdalsza jest właśnie od tego postulatu oceniania i wartościowania. My dzisiaj właśnie wymagamy nie oceniania, nie wartościowania, a jeśli chcemy mówić o celach kształcenia, o celach wychowania, to tym samym musimy oceniać, musimy wartościować. Ten przykład, który taki najprostszy. I jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy chciałbym, żeby moja córka bardziej zafascynowała się postacią Marii Curie, postacią Marii Skłodowskiej-Curie, czy może jakiejś piosenkarki, Riany, to opowiedzenie się za każdą z tych opcji już jest jakąś odpowiedzią antropologiczną. No. Ale proszę Państwa, przypuśćmy, że powiem, no wolałbym, żeby jednak się zainteresowała nauką. Od razu pojawi się takie przekonanie. To tym samym, co Pan twierdzi, że taka Riana czy tam inna celebrytka to jest kimś gorszym zasadniczo. To czyli jej sposób życia jest gorszy. Więc w tym sensie proszę zwrócić uwagę, mówienie o celach zawsze jest niebezpieczne. Dlatego wychowawcy wolą skupiać się na różnych technikach, no bo cele są niebezpieczne w tym sensie, że cele wymagają wartościowania, a jednocześnie żyjemy w takiej kulturze, która nam właśnie nakazuje nie oceniać, nie wartościować. Teraz pytanie. Dlaczego to jest od pewnego czasu problem? Dlaczego wcześniej takiego, tego nie było? I jak do tego doszło? To jest pytanie filozoficzne. I ja Państwu bym chciał taką tezę zaprezentować, że bardzo długo, jeśli chodzi o wychowanie, wpływ na nasze myślenie o wychowaniu wywierały dwie tradycje. Dwie tradycje w pewnym sensie uzupełniające się, ale też takie, no, opozycyjne w stosunku do siebie. Oddziaływanie tych tradycji było większe lub mniejsze. Niemniej jednak one jeszcze do niedawna myśleliśmy niejako zarówno w kategoriach klasycznej koncepcji prawa naturalnego, jak i w kategoriach nowożytnej teorii kontraktu społecznego. Czyli mówiąc inaczej, mamy dwie wizje człowieka, dwie wizje świata i odwołujemy się w nich, odwołujemy się w wychowaniu do nich. Tylko jednocześnie te wizje, mówiąc takim językiem, może trochę żargonem takim, są niekompatybilne. One do siebie w jakimś sensie nie pasują. To taki filozof Alasdair MacIntyre w pewnym momencie porównał współczesnych etyków, a wychowawców też można, do takich uczonych, do ludzi, którzy żyją w świecie, w którym odziedziczyli pewne składniki minionych kultur, ale które do siebie nie pasują. Rozumiecie Państwo? One do siebie nie pasują, w związku z tym tworzą pewnego rodzaju napięcie. I paradoksalnie, tak długo jak obie te tradycje na nas wpływają, tak długo my możemy sobie myśleć, że z jednej strony nie należy oceniać stylów życia, tak? I możemy sobie mówić tak, jak się wymaga od nas dzisiaj, tak francuski filozof powiedział, jedyną złą rzeczą dzisiaj jest właśnie stwierdzenie, że jakiś styl życia mógłby być lepszy lub gorszy. Tak powiedział Pierre Manon. Więc z jednej strony pewne założenia współczesnej wizji państwa, współczesnej filozofii politycznej mówią nam, nie oceniajcie, nie wartościujcie, nie ma naturalnej hierarchii ludzkich aktywności. A z drugiej strony jednocześnie wychowanie wymaga od nas, no, szczególnie kwestia celów wychowania, pewnego rodzaju wyborów. No. Jeżeli kogoś chwalimy, jeżeli jakiś styl życia uważamy za lepszy, dający nam większe szczęście, ale jednocześnie bardziej związany z istotą człowieczeństwa, tym samym pojawia się niebezpieczeństwo, słyszymy dzisiaj, że inne style życia będą deprecjonowane. Proszę Państwa, i należałoby się zapytać, dlaczego, jeżeli każdy, kto ma dziecko, jeżeli zapytamy rodziców,
czy raczej woleliby, żeby ich dziecko więcej czasu poświęcało, nie wiem, na, powiedzmy, rozwiązywanie zadań matematycznych, niż na gry komputerowe. To większość rodziców co nam odpowie? Że zadania matematyczne. Ale to nie jest odpowiedź oczywista, bo za tą odpowiedzią już się kryje jakie przekonanie? Że jeżeli człowiek poświęca się zadaniom matematycznym, tak, wybiera jakąś aktywność, to jego życie będzie lepsze, bardziej ludzkie, rozumiecie? Ale tym samym deprecjonujemy tych, którzy będą całe życie tylko sobie tam w te gry komputerowe grać. No. A jednocześnie, powtarzam, współczesna filozofia polityki, współczesna wizja państwa nowożytna wymaga od nas, tak jak w pewnym momencie pojawia się, zwrócił na to uwagę Alan Bloom, pojawia się takie stwierdzenie u Rawlsa, że nie możemy dzisiaj twierdzić, że obywatel, który się poświęca całe swoje życie wpatrywaniu się w trawę, jest kimś zasadniczo gorszym niż ktoś, kto się filozofią zajmuje. A jednocześnie proszę zwrócić uwagę, edukacja wymaga od nas, żeby jednak powiedzieć, że ci, którzy zajmują się jakimiś wyższymi rodzajami aktywności, są kimś lepszym, po prostu. Ale proszę zwrócić uwagę, jest to jedno z bardziej niepoprawnych politycznie stwierdzeń, które tutaj padło, jeżeli tak je sformułujemy, w takiej ostrej wersji. I teraz pytanie, proszę Państwa, jak do tego doszło? Dlaczego do tego doszło? I może przyjrzyjmy się, w skrócie przynajmniej, no, o tyle, o ile czas wymaga, ja przez pół roku to przedstawiam, więc, a dzisiaj mamy godzinę na to, tym dwóm tradycjom, do pewnego stopnia konkurencyjnym. Czyli pierwsza, klasyczna koncepcja prawa naturalnego. Ona dzisiaj bywa, szczególnie w Polsce, utożsamiana, nie wiem, z Kościołem katolickim na przykład. Ale to jest pewnego rodzaju, znaczy dobrze, to jest prawda, niemniej jednak trzeba sobie zdać sprawę, że klasyczna koncepcja prawa naturalnego jest czymś starszym, wcześniejszym. Za jej twórców można uznać filozofów greckich, czyli początki kultury zachodniej, Sokrates, Platon, Arystoteles. I później ta tradycja jest kontynuowana. Klasyczna koncepcja prawa naturalnego, która co nam mówi? Istnieją natura. Istnieje natura i istnieją poszczególne, można powiedzieć, natury. Jest coś takiego jak natura ludzka przede wszystkim. Tak? Oczywiście nie tylko ludzka, ale jest również natura ludzka. Mało tego, zasadniczo prawa przyrodnicze, jak i prawa moralne zasadniczo nie zależą od ludzkiej woli. W związku z tym to, jacy my jesteśmy, nie jest uzależnione od naszej woli, w tym sensie, że Arystoteles w pewnym momencie używa takiego argumentu, mówiąc tak, jeżeli będziemy kamień odpowiednio dużo razy podrzucać, to w końcu on nam zawiśnie, czy zawsze będzie spadał? Oczywiście, no, wiemy z doświadczenia, że zawsze będzie spadał, no bo taką ma naturę, tak? Więc jest przekonanie, że ani nie jest mądrze, ani nie jest moralnie, ani nie jest w perspektywie etyki czymś to etycznym, postępować wbrew naturze, tak? Postępować wbrew naturze. Proszę Państwa, żeby to lepiej zrozumieć, odwołam się do państwa platońskiego. Mam nadzieję, pamiętacie te pierwsze księgi państwa platońskiego, gdzie mamy przedstawiony, bardzo pouczający dla nas, myślę, i również po to, żeby zrozumieć spór między tą klasyczną koncepcją prawa naturalnego, a później nowożytną teorią kontraktualistyczną. Mamy przedstawiony spór dotyczący istoty sprawiedliwości. Z jednej strony mamy Sokratesa, z drugiej strony mamy Trazymacha. Później to stanowisko Trazymacha jest kontynuowane przez Glaukona i Adeimanta, tak? Braci Platona. Czego ten spór dotyczy? Czym jest sprawiedliwość? I co mówi nam sofista? Sofista mówi nam coś takiego. Sprawiedliwość to jest interes silniejszego. Bo każdy, jeżeli tylko może, to by chciał innym krzywdy wyrządzać, a samemu krzywd nie doznawać. To jest najlepsza sytuacja dla nas. Innych będę krzywdził, ale nikt mi nic złego nie może zrobić. To jest sytuacja najlepsza. Sytuacją najgorszą jest
odwrotność tego, czyli co? Jeżeli mnie by krzywdzili, a ja nie mógłbym się odpłacić za to. I w związku z tym ludzie wymyślają sprawiedliwość, wymyślają jako taką drogę pośrednią między tym, co najgorsze, a tym, co najlepsze. Czyli mówiąc inaczej, sprawiedliwość w tej perspektywie, proszę zwrócić uwagę, jest pochodną strachu i egoizmu. Ktoś, kto by miał, tam się pojawia opowieść o pierścieniu, tak? To nie Tolkien pierwszy przecież wymyślił pierścień władzy, tak? Pierścień, który daje nam, że jesteśmy niewidzialni, tak? I co opisywany przez Platona bohater tej przypowieści robi, gdy dostaje ten pierścień, który mu zapewnia bezkarność, czyli mu zapewnia niewidzialność. Co robi? Idzie, spotyka się z żoną króla, uwiódł tę żonę króla, łatwo mu to poszło, i razem zabijają króla. Czyli mówiąc inaczej, pierścień, który daje władzę, mówi Platon, nieograniczoną, każdego deprawuje. Każdego deprawuje. Dlaczego? Bo tacy są ludzie. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli każdy chciałby być tyranem. To jest stanowisko sofistyczne, proszę Państwa. Dlaczego o nim tak mówię? Bo tam są pewne założenia dotyczące natury ludzkiej. To są założenia takie. Mianowicie, każdy kieruje się własnym interesem, a inni są pewnego rodzaju, można powiedzieć, przeszkodą. Czyli jeszcze raz powtórzę, każdy, jakby, gdyby mógł, to by był tyranem. Prawa są pewnego rodzaju konwencją, pewnego rodzaju układem, umową, tak powiem. I proszę zwrócić uwagę, że to stanowi, że tak jakby początkiem, można powiedzieć, tej i najważniejszym zwornikiem myśli platońskiej jest właśnie pokazanie, że sofista nie ma racji. Również o to proszą później Glaukon i Adeimant. Mówią, pokaż nam, Sokratesie, bo my zewsząd słyszymy to, co mówi Trazymach. I wszyscy nam tylko taką wiedzę przedstawiają. Dzisiaj byśmy powiedzieli ówczesne autorytety intelektualne. Tylko coś takiego mówią. A ci młodzi bracia Platona mówią, ale od ciebie, Sokratesie, byśmy chcieli usłyszeć coś innego. Byśmy chcieli usłyszeć pochwałę sprawiedliwości dla niej samej. Czyli mówiąc inaczej, że to nie dlatego jesteśmy sprawiedliwi, bo chcemy z tego jakieś korzyści czerpać, albo nie dlatego, że się boimy, tylko dlatego, że sprawiedliwość jest dobrem samym w sobie. To jest, proszę Państwa, również spór, który tam jest charakterystyczny, spór o cnotę. Czy cnota jest dobrem samym w sobie, tak jak mówi ta tradycja właśnie sokratejsko-platońska-arystotelesowska, czy jest ważna o tyle, o ile przynosi nam określone korzyści. U Platona w państwie mamy jakie przekonanie? Lud i sofiści uważają, że to, co nazywamy cnotą, jest o tyle ważne, o ile nam jest w stanie przynieść określone korzyści. Platon mówi, cnota jest dobra, ma być czymś ważnym samym w sobie. Dlaczego, proszę Państwa, o tym mówię? Bo początek kultury zachodniej to jest przyznanie racji komu? Platonowi czy sofistom? Oczywiście przyznanie racji tej tradycji sokratejsko-platońsko, później jeszcze arystotelesowskiej. Ale w pewnym i bardzo długo, można powiedzieć, sofiści są uznawani za tych, no, tych złych, tych negatywnych. Ale w pewnym momencie, stopniowo, gdzieś tak od początków nowożytności, stopniowo ich stanowisko jest rehabilitowane. Ich stanowisko dochodzi, żeby, tak sądzę, dzisiaj sytuacja wygląda przeciwnie. Dzisiaj większość zarówno filozofów, jak i sądzę, że również zwykłych ludzi, jest skłonna rację przyznać komu? Sofistom. I dlaczego? Bo taką wizję świata, można powiedzieć, przyjęliśmy z myśli nowożytnej. Kiedy ona się pojawia, proszę Państwa? Ja, tak jak wspominałem, zajmuję się filozofią polityki w związku z jej podstawami, w związku z tym na pewno trzeba powiedzieć o odkryciach czy dokonaniach Niccolò Machiavellego i później Tomasza Hobbesa. To są, można powiedzieć, tacy ojcowie nowożytnego myślenia. I co oni mówią? Przede wszystkim właśnie Machiavelli co? Zmienia relacje między cnotą
a wspólnotą polityczną. Dla tych klasycznych filozofów, to oczywiście to, co ja mówię, to jest skrót, dajecie sobie Państwo sprawę z tego, no ale myślę, że nie zafałszowanie. Dla tych klasycznych filozofów politycznych sensem, inaczej, cnota istnieje ze względu na wspólnotę polityczną. Inaczej, po co jest wspólnota polityczna? Po co jest polis? Arystoteles odpowie, dla pięknych uczynków, dla doskonałej samowystarczalności, czy po prostu dla, można powiedzieć, no, uczynków etycznych. Można powiedzieć wprost, dla cnoty. Polis istnieje po to, żebyśmy stali się najlepszymi ludźmi, żebyśmy urzeczywistnili swoją istotę człowieczeństwa, czyli stali się człowiekiem najbardziej ludzkim, najlepszym, a też Arystoteles najszczęśliwszym. To jest zupełnie inne rozumienie polityki i polityczności. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj określenie polityczny funkcjonuje jako wręcz jako pewnego rodzaju inwektywa. W tym klasycznym rozumieniu to, co związane z polis, czyli ze wspólnotą polityczną, z polityką, to jest to, co nie tyle ma służyć zaspokajaniu naszych tam potrzeb życiowych, tylko ma służyć właśnie celowi etycznemu. My mamy być najlepszymi ludźmi dzięki wspólnocie politycznej, bo Arystoteles mówi, pamiętamy to zapewne, kto nie chce lub nie potrafi żyć w polis, jest albo zwierzęciem, albo Bogiem. Ludzie do pełni człowieczeństwa wymagają wspólnoty politycznej. I to jest jej główny cel i sens. Nie to, że my mamy mieć, przepraszam, ciepłą wodę w kranie, tak? Ładne samochody i szerokie drogi i wiadukty pod spodem. To w ogóle nie jest, w tym klasycznym rozumieniu, to w ogóle nie jest sfera polityczności. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, dzisiaj to brzmi wręcz kuriozalnie. Dzisiaj politycy, którzy nam składają różne obietnice, najczęściej ich nie urzeczywistniają, co nam właśnie obiecują? Obiecują nam, że będziemy mogli zaspokajać nasze potrzeby życiowe. Czyli dzisiaj istotą polityki jest coś, co w tej klasycznej perspektywie w ogóle w sferę polityczności nie wchodziło. To jest o tyle ważne, bo proszę Państwa, wraz z tym zmienia się stosunek właśnie, relacja między cnotą a państwem. Czyli Machiavelli, pamiętamy Machiavelli, który mówi w księciu coś takiego. Fortuna jest jak kobieta, można ją brać siłą. Przepraszam, to cytat. Chociaż niedokładny. Czyli co? My możemy zapanować nad naszym losem. Rozumiecie? Świat zależy od tego, co my z nim zrobimy. I jednocześnie Machiavelli co nam w takim razie mówi? Że w związku z tym to, co my nazywamy cnotą, on wręcz bawi się, w polskich przekładach tego nie czuć, ale on się wręcz bawi tym, jak jako cnotę na przykład księcia pokazuje coś, co wcześniej było zaprzeczeniem cnoty. Bo Machiavelli mówi, tak naprawdę cnotą to jest to, co służy wspólnocie politycznej. Jeżeli dobro wspólnoty politycznej wymaga, żeby być, nie dotrzymywać przysięgi, to jest cnota. Proszę zwrócić uwagę, zmienia się zupełnie ta relacja. To już nie wspólnota polityczna istnieje po to, żebyśmy my byli jak najlepsi. Rozumiecie? Żebyśmy byli w pełni ludźmi. Tylko tak naprawdę to, co nazywamy moralnością i cnotą, ma być podporządkowane dobru państwowemu. Ma być podporządkowane władzy, tak? I utrzymaniu władzy. No ale to powstaje pytanie, to po co w takim razie jest władza, a po co jest państwo? Odpowiedź jest jaka? Zaspokojenie naszych namiętności. Zaspokojenie naszych namiętności, czyli proszę zwrócić uwagę, zanegowany jest klasyczny platońskie przekonanie dotyczące właściwego porządku duszy. Właściwy porządek duszy, powie Platon, polega na tym, że to, co wyższe, kieruje tym, co niższe, tak? Wraz z myślą nowożytną to zostaje zakwestionowane. Wręcz przeciwnie, tym naszym, u Platona, jak mamy taką metaforę rydwanu, to co? Nasze namiętności są jak te rumaki, one dają nam napęd, ale jednocześnie dzielny woźnica, rozum musi to jakoś wszystko trzymać. No. W nowożytności
to się zmienia. Wieki, które nazywamy wiekami rozumu, tak naprawdę, zwróćcie Państwo uwagę, de facto ten rozum deprecjonują, bo on staje się takim rozumem instrumentalnym, byśmy powiedzieli. Fukuyama w takiej książce Ostatni człowiek wręcz użył określenia ludzie bez piersi, tak? Czyli ludzie, którzy się mają jedynie rozum i to, co poniżej przepony. Rozumiecie? Czyli chodzi o ich te wszystkie pożądliwości takie, a rozum ma jedynie służyć czemu? Takim mówieniu, jak my mamy zaspokajać te nasze pożądliwości. Proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Bo ten zwrot, który się dokonał, jest o tyle ważny, że proszę zwrócić uwagę, w tej klasycznej koncepcji my nie bardzo mamy wpływ na tak jakby zasadniczą architekturę świata, ale również na własną naturę. My co powinniśmy zrobić? Starać się zrozumieć. Niektórzy to będą później w kontekście religijnym jeszcze umieszczać, ale powinniśmy starać się tak jakby zrozumieć, jakie są wymagania natury ludzkiej i żyć zgodnie z tym. To jest ta klasyczna koncepcja. Ważny tam jest również porządek, tak? Właściwy ład duszy. Do dzisiaj to jest. Ale w pewnym momencie wraz z myślą nowożytną pojawia się inne przekonanie. Mianowicie, skoro my możemy, skoro Rzeczpospolita, albo polis nie istnieje ze względu na cnotę, tylko odwrotnie, skoro tak jakby napędem są nasze namiętności i tak naprawdę polityczność ma służyć namiętnościom, czyli zaspokajaniu wszystkich naszych tam również potrzeb życiowych i tak dalej, to pojawia się taki problem. W klasycznej koncepcji nie da się zrobić dobrej wspólnoty politycznej, można powiedzieć, zmiernych obywateli. Proszę zwrócić uwagę, że w tej klasycznej koncepcji, o której tutaj mówię, właściwie kształcenie i właściwie takie dążenie do tego, żeby obywatele byli jak najlepsi, nie jest czymś takim dodatkowym, nie jest żadnym luksusem, tak? Tylko to jest konieczność. Jak mamy słabych obywateli, to będzie słaba wspólnota polityczna, będzie słabe państwo. To zostaje zanegowane. I Machiavelli, i Hobbes mówią nam coś takiego. Nie należy odwoływać się do jakichś tam górnolotnych i trudno dostępnych rzeczy, tylko należy się skupić na tym, co jest dostępne, co jest powszechne, co jest łatwo osiągalne. I wtedy ta fortuna, my zapanujemy nad nią. Czyli mówiąc inaczej, krytyka w wykonaniu Machiavellego czy Hobbesa, jeśli chodzi o te klasyczne koncepcje, mniej więcej brzmiała w ten sposób. Klasyczni filozofowie mylili się, bo opisywali ludzi nie takimi, jakimi są, tylko takimi, jakimi chcieliby ich widzieć, albo jakimi być powinni. I dlatego te projekty zawsze były, kończyły się niepowodzeniem. Machiavelli i później Hobbes mówią, a my zrobimy coś innego. Co zrobimy? Skupimy się na rzeczywistych ludzkich motywacjach. Czyli na tym, że ludzie pożądają przyjemności, a jak już je mają, to się boją, że je stracą. Tak? Powoduje to między nimi konflikty nieustanne, ale my spróbujemy nie sprawiać, żeby ludzie byli inni, tylko co? Tylko zobaczymy, tacy jacy są i spróbujemy tak sprytnie, można powiedzieć, ułożyć państwo, że ludzie nie będą musieli się zmieniać. Żeby się posłużyć tym cytatem, prywatne przywary staną się publicznymi cnotami. Czyli mówiąc inaczej, my nie musimy zmieniać ludzi, tylko musimy dobrze ułożyć strukturę państwa. I wtedy się okaże inny filozof Kant, który mówił, nawet państwo diabłów mogłoby być dobre. Rozumiecie? Państwo diabłów, czyli istoty, które są, można powiedzieć, zdeprawowane w sposób ostateczny, również one by mogły stworzyć dobrą wspólnotę polityczną i wystarczy, żeby sobie uświadomiły, że co będzie ich motywem głównym? Rozumny interes własny. I to jest fundament właśnie nowożytnej filozofii politycznej na Zachodzie. Nie tyle trzeba u ludzi ten właściwy porządek duszy układać, nie tyle trzeba ich, przepraszam, zamieniać w idealnych, ile co?
Odwołujemy się do tego, co jest, do tego, co jest dostępne i co jest takie wręcz powszechne. I jeżeli na tym będziemy budować, to skutek będzie pewny. I to mówił Machiavelli. Ale proszę zwrócić uwagę, jaki wpływ to ma wpływ na edukację i na kształcenie. Okazuje się, jeszcze raz to powtórzmy, że wtedy ważniejsze są struktury państwowe. Ważniejsze jest sprytne ułożenie, jak państwo ma wyglądać, niż indywidualna doskonałość obywateli. Mało tego, Hobbes powie, ta chęć wyróżniania się, górowania nad innymi, to nie jest nic dobrego, wręcz przeciwnie, to tylko będzie wprowadzało chaos w państwie. W związku z tym, co by trzeba było zrobić? Właśnie niech ludzie kierują się własnym interesem. I dobrze, i na tym będziemy, do tego się będziemy odwoływać. I Hobbes mówi w swoim Lewiatanie, przedmiotem każdego aktu woli jest jakieś dobro własne. Czyli wszystko, co robimy, robimy według Hobbesa dla kogo? Dla siebie. I już. I to będzie fundament nowej wizji państwa. Ale skoro tak, to się okazuje, że właściwie całe kształcenie ma się sprowadzić do czego? Nie do tego, żeby ludzie uświadomili sobie swój interes. Jedyne ewentualnie, co można zastąpić, no to taki nierozumny interes własny zastąpić rozumnym interesem własnym. Ale zasadniczo ludzi nie formujemy, nie przekształcamy, tak? Tylko wręcz przeciwnie. Wręcz mówimy, tacy jacy są, to niech są, niech się kierują własnymi tam namiętnościami, własnymi egoizmami i dobrze. Nie będziemy tego, można powiedzieć, próbowali zwalczać, tylko wręcz przeciwnie. Na tym zbudujemy nową wizję państwa. Dlaczego o tym mówię państwu? Bo proszę zwrócić uwagę, to są dwie konkurencyjne wizje człowieczeństwa. Ich nie da się pogodzić. Również z takich względów, no wprost można powiedzieć w tym sensie filozoficznym, że Hobbes, gdy formułował swoją filozofię, to on wprost odwoływał się, ale w wymiarze negatywnym, do Arystotelesa. Hobbes po prostu uważa, Hobbes mówił tak, trudno znaleźć tyle niedorzeczności na temat etyki, co u Arystotelesa w Etyce Nikomachejskiej, tak? Albo trudno znaleźć tyle niedorzeczności na temat polityki, co w polityce Arystotelesa. I Hobbes całkiem poważnie postulował, żeby wycofać ówczesny kanon, czyli właśnie dzieła arystotelesowskie i zastąpić to jego nową wizją polityki, jego podręcznikami napisanymi przez niego. Proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy zdali sobie sprawę, że początek nowożytności i tego naszego myślenia, wszyscy żyjemy, to jest radykalny sprzeciw wobec tej klasycznej koncepcji. Ale jednocześnie to nie jest tak, że wraz z Hobbesem i wraz z Machiavellim ta klasyczna koncepcja przestała na nas wpływać. Tak? Wręcz przeciwnie, ona cały czas jest żywotna i to nie tylko w kręgach religijnych, ale również jest wielu zwolenników klasycznej koncepcji prawa naturalnego, również ateistów na przykład. No. Ale my musimy sobie uświadomić, że tak długo jak te dwie tradycje z jednakową siłą wpływały na nas, tak mogliśmy mówić sensownie właśnie o wychowaniu, o edukacji, o kształceniu właśnie jako kształtowaniu człowieczeństwa, rozumiecie? Jeżeli w pewnym momencie opowiemy się jedynie za tą tradycją nowożytną, właśnie za taką kontraktualistyczną wizją świata, państwa, etyki, wtedy wychowanie rozumiane właśnie jako kształcenie, jako formowanie człowieka staje pod znakiem zapytania. Oczywiście to nie znaczy, że my wtedy przestajemy młodych uczyć, nie wiem, jak mają bankomaty obsługiwać, jak mają auto prowadzić i tak dalej. Ale to jest zupełnie co innego. Czym innym jest przekazywanie różnych tam informacji użytecznych, a czym innym jest właśnie wychowanie rozumiane jako kształcenie, czyli kształtowanie, formowanie. Proszę zwrócić uwagę, że takie przekonanie, że my mamy prawo, jeden człowiek ma prawo kształtować, formować innego człowieka, o tyle da się uzasadnić, o ile uznamy, że istnieje jakiś niezależny od nas wzorzec. Jeżeli stwierdzamy, że nie ma nic takiego, jeżeli mówimy, że to wszystko jest tylko kwestia naszego wyboru,
to proszę zwrócić uwagę, że wtedy każda aktywność edukacyjna będzie postrzegana jako taka, jako arbitralne narzucanie własnej wizji, która nie jest ani lepsza, ani gorsza. Rozumiecie? Zawsze wtedy edukacja będzie i pojawiają się takie koncepcje, antypedagogika na przykład, tak? W której się wprost mówi, antypedagodzy mówią, w pedagogice chodzi o różne rzeczy, ale nigdy nie chodzi o dobro dziecka. Czyli wtedy, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, pojawia się przekonanie, że nie tylko to, że tam bijemy dzieci, czy że, tylko w ogóle jakakolwiek chęć zmieniania jednego człowieka przez innego będzie postrzegana jako takie roszczenie, jako relacja władzy po prostu, no. Jako narzucanie własnej arbitralnej wizji, bo innych niż arbitralne nie ma. Jeżeli przyjmiemy tę, właśnie tę wizję kontraktualistyczną, o której ja tutaj Państwu mówiłem, na którą chciałem zwrócić uwagę. Więc jeśli nie ma uniwersalnych miar, jeśli nie ma czegoś takiego jak naturalna hierarchia ludzkich aktywności, rozumiecie Państwo? A ta naturalna hierarchia może być jedynie wtedy, jeżeli powiemy, że istnieje coś takiego jak natura ludzka. Oczywiście nie znaczy, że my w sposób doskonały wiemy, jaka ona jest i tak dalej, ale samo założenie, że coś takiego jest możliwe, dopiero wtedy możemy mówić, że wpływanie na kogoś, żeby raczej się zajął właśnie tą matematyką, a nie grą na komputerze, jest uzasadniony, nie jest roszczeniem, nie jest żadną uzurpacją. No. Jeżeli mówimy, że nie ma żadnej natury ludzkiej, to nie ma również żadnych naturalnej hierarchii ludzkich aktywności. A jak nie ma żadnej hierarchii ludzkich aktywności, to nie można powiedzieć, że ktoś, kto się zajmuje Platonem, robi coś lepszego, niż by w tym momencie marihuanę palił. To są różne drogi. Różne, niewspółmierne, nieporównywalne, ale różne. Proszę Państwa, oczywiście możemy przyjąć takie stanowisko? Możemy. Ja nie chcę się tu opowiadać ani za jednym, ani za drugim. Tylko chciałbym zwrócić uwagę, żeby pokazać, że idee nie są niewinne. Pojęcia nie są niewinne. Jeżeli my opowiadamy się za określoną wizją świata i człowieczeństwa, to dobrze byłoby, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, jakie są konsekwencje edukacyjne. Nie ma, jeśli nie ma natury ludzkiej, jeśli nie ma naturalnej hierarchii ludzkich aktywności, wtedy trzeba powiedzieć tak, jak mówią twórcy antypedagogiki, do diabła z wychowaniem. Dajmy sobie z tym spokój, bo to zawsze jest przemoc, to zawsze jest narzucanie własnej arbitralnej wizji przez jednego człowieka innemu człowiekowi. Najczęściej się dzieje tak, że silny narzucają słabemu, dorosły, dziecku i tak dalej. Oczywiście ja osobiście nie zgadzam się z taką koncepcją. Również dlatego tu się z Państwem spotkałem. No. Uważam, że nie tylko mamy prawo wychowywać, ale mamy więc wręcz obowiązek wychowywać. Ale szczególnie dzisiaj ten obowiązek wychowania wymaga pewnej odwagi. Właśnie to się pojawia również u Kanta. Odważ się być mądrym, ale również odwagi w jakim sensie? Zdania sobie sprawy z uwarunkowań filozoficznych, które są. Jeśli mówimy, że wszystko jest konwencją, że wszystko jest względne i nie ma żadnej naturalnej hierarchii ludzkich aktywności, to sądzę, że w dłuższej perspektywie wychowanie rozumiane nie tylko jako przekazywanie użytecznych umiejętności, tylko jako kształcenie, kształtowanie, formowanie nie ostanie się, bo ostać się nie będzie mogło. Co to znaczy, proszę Państwa? Czy ja tu chcę głosić, jak Hubertus von Schönebeck na przykład, koniec edukacji, koniec kształcenia? Nie. Chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Często bywa tak, że jeżeli my przyjmujemy pewne założenia dotyczące natury ludzkiej, dotyczące świata i jeżeli implikacje tych założeń, jeżeli ich rozwinięcia postrzegamy jako jawnie nieprawdziwe, to może to znaczyć, że gdzieś na początku popełniliśmy błąd. Być może jest tak,
że po prostu ta wizja, która się pojawia u początków nowożytności, ma w sobie jakąś fatalną, może wręcz letalną wadę, która się dopiero po kilkuset latach pojawiła. Jeżeli tak jest, no to można powiedzieć, ups, mamy problem. My dzisiaj tego nie rozstrzygniemy, tego problemu. Jeżeli jedynie uświadomimy sobie to napięcie, które konstytuuje nasze myślenie o edukacji, jeżeli zdamy sobie sprawę, że postulaty właśnie końca kształcenia, czy antypedagogiczne nawoływania właśnie, żeby dać sobie spokój z wychowaniem, nie są jedynie aberracjami, tylko są, można powiedzieć, konsekwentnym rozwinięciem pewnych założeń, założeń nowożytności, które my coraz częściej przyjmujemy jako słuszne. Więc w tym sensie, można powiedzieć, nie należy się dziwić. Co trzeba byłoby zrobić? Być może przemyśleć na nowo założenia nowożytnej wizji świata, człowieka, państwa i etyki. I takie jest podsumowanie tego, co chciałem Państwu powiedzieć.